który został powołany właśnie wczoraj przez pana premiera Mateusza Morawieckiego na funkcję pełnomocnika rządu do spraw uchodźców wojennych z Ukrainy. Pan minister, tak jak państwo wiecie, zajmował się w ramach i zajmuje nadal w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, między innymi koordynacją prac wojewodów. I na początek właśnie pana ministra poproszę o podsumowanie tych działań, które były podejmowane w ostatnich tygodniach. Później odniosę się do kilku spraw bieżących i odpowiemy na państwa pytania. Bardzo proszę, panie ministrze. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, mamy 38 dzień agresji, bestialskiej agresji Rosji na Ukrainę i myślę, że warto rozpocząć od podziękowań. Od podziękowań dla wszystkich osób, które zaangażowały się w pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy. To miliony Polaków, którzy bezinteresownie podjęli tę pomoc, podjęli działania. Pomagają w różny sposób, w taki sposób, w jaki potrafią, w jaki mogą, w jaki w danym momencie była możliwość pomóc. I myślę, że warto właśnie tę wypowiedź rozpocząć od podziękowań dla tych wszystkich, którzy pomagają w ramach wolontariatu, w ramach przyjęcia uchodźców pod swój własny dach i w ramach różnych innych działań związanych z transportem, związanych z pomocą uchodźcom wojennym z Ukrainy. Myślę, że bardzo ważne, że od pierwszych dni te działania administracji rządowej były prowadzone w oparciu o urzędy wojewódzkie oraz w oparciu o służby mundurowe podległe właśnie Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ja przypomnę, że o 3:45 24 lutego spadły pierwsze bomby, rakiety na Ukrainę. Od godziny 6:00 mobilizacja administracji rządowej, wojewódzkiej, o godzinie 11:00 otwarte pierwsze 8 punktów recepcyjnych przy granicy Polski z Ukrainą. To wszystko było gotowe. Ten plan został realizowany od momentu pierwszych działań agresji Rosji na Ukrainę. I szanowni państwo, cieszę się, że ta decyzja o powołaniu pełnomocnika rządu do spraw uchodźców wojennych jest właśnie w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Myślę, że to pozwoli dodatkowo w płynny sposób kontynuować dotychczasowe działania i podejmować kolejne niezwykle ważne inicjatywy. I szanowni państwo, myślę, że także to, że te działania są ulokowane w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdzie zaangażowane jest całe kierownictwo resortu na czele z panem ministrem Mariuszem Kamińskim, z ministrem Maciejem Wąsikiem, z ministrem Bartoszem Grodeckim, Błażejem Pobożym. Wszyscy razem pracujemy na rzecz pomocy uchodźcom, bo myślę, że oprócz tej pomocy, która jest dzisiaj niezwykle ważna, to najważniejsze jest także bezpieczeństwo Polski i Polaków. I właśnie te kwestie uchodźcze są po to w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, aby to bezpieczeństwo Polski i Polaków, ten priorytet rządu Prawa i Sprawiedliwości, także był realizowany w ramach pomocy uchodźcom. Myślę, że dobrze zorganizowana pomoc uchodźcom to także inwestycja w bezpieczeństwo Polski, Polaków, inwestycja w bezpieczeństwo Rzeczpospolitej. Szanowni państwo, często świat, myśląc o pomocy uchodźcom, myśli o czymś, co polega na doraźnej pomocy humanitarnej. I zapewnienie tych podstawowych kwestii, jak jedzenie, schronienie, przekazanie darów i zaangażowanie wszystkich ludzi dobrej woli, na pierwszym etapie tych działań jest niezwykle ważne, wręcz decydujące o tym powodzeniu tej pomocy. I jednak, kiedy wiele osób myśli o tym, że to nasze wspólne zaangażowanie rozwiązało już pewien problem, to tak naprawdę skala wyzwań realnie dopiero się zaczyna. Dopiero ta skala wyzwań rośnie. Historia uchodźców wojennych na całym świecie pokazuje, że gdy problemy uchodźców schodzą z pasków telewizji informacyjnych, to realne wyzwania dopiero się zaczynają. I szanowni państwo, tak jak mówił pan prezydent Stanów Zjednoczonych parę dni temu w Polsce, prezydent Joe Biden, przed nami długa walka. To perspektywa obliczona
nie na dni i tygodnie, ale na miesiące i lata. To mówił prezydent Stanów Zjednoczonych podczas wizyty w Polsce. I myślę, że także w kwestii uchodźców, tych działań, które podejmujemy, to te działania, które przed nami, to takie nowe nasze narodowe wyzwanie. Dlatego myślę, że ten niełatwy okres, który przed nami, to przede wszystkim musi być współpraca wielu środowisk. Współpraca ekspertów, współpraca administracji rządowej, samorządowej, to współpraca także organizacji pozarządowych, organizacja w końcu samorządów, lokalnych społeczności i wszystkich ludzi dobrej woli. Wielu ekspertów prognozuje na najbliższe miesiące kryzysy związane właśnie z sytuacją agresji Rosji na Ukrainę i myślę, że też w kwestii administracji rządowej, samorządowej, całej administracji publicznej jest potrzeba przeorganizowania dotychczasowego funkcjonowania administracji i myślę, że to również wielkie wyzwanie, które przed nami stoi. Szanowni Państwo, my w tej chwili w ramach działań rządu, w ramach działań, które są koordynowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, podejmujemy wiele działań, które są przygotowaniem na kolejne etapy. To przede wszystkim przygotowanie na kolejne ewentualne fale uchodźców. Jest znacząca rezerwa, jeżeli chodzi o miejsca w ośrodkach przygotowanych przez samorząd, jak i przez ośrodki rządowe. Chciałbym tutaj dodać, bo w przestrzeni publicznej nie zawsze to wybrzmiewa. Jest pełna mobilizacja ośrodków rządowych, podległych ministerstwom, resortom, także spółkom Skarbu Państwa. Tam w wielu miejscach już uchodźcy są, ale także w tych miejscach jest jeszcze rezerwa i przygotowani jesteśmy na kolejne fale. Oby do nich nie doszło, bo kolejna fala uchodźców oznacza większe bestialstwo, większą agresję Rosji na Ukrainę i oczywiście chcielibyśmy, aby do tego nie dochodziło, ale jako państwo musimy być gotowi. I szanowni państwo, także współpraca z organizacjami międzynarodowymi. Pan minister Mariusz Kamiński w ostatnich dniach odbył wiele spotkań także z organizacjami międzynarodowymi. Był wysoki komisarz ONZ-u do spraw uchodźców, który spotkał się z panem premierem Mateuszem Morawieckim. Wiele różnych działań MSZ-u i pełna współpraca administracji rządowej z organizacjami międzynarodowymi. To także działania wojewodów, które wdrażamy w tej chwili, jeżeli chodzi o współpracę z organizacjami pozarządowymi. Jest przygotowana procedura, która od kilkunastu dni jest wdrażana na różnym etapie w różnych województwach, ale chciałbym tutaj zapewnić, że wszystkie te punkty, gdzie trafiają uchodźcy, gdzie byli uchodźcy, mają możliwość podpisania umów z wojewodami tak, żeby te działania, które podjęły, były sfinansowane z budżetu państwa. Deklarujemy tutaj pełną możliwość refinansowania działań, które podjęły także organizacje pozarządowe. Wczoraj mieliśmy odprawę w tej sprawie z wojewodami. Tak jak powiedziałem, na różnym etapie, w różnych miejscach ta w tej chwili współpraca jest realizowana. Przede wszystkim punkty recepcyjne, punkty informacyjne, te punkty, gdzie jest zbiorowe zakwaterowanie uchodźców i wspierane są przez NGOsy, przez organizacje pozarządowe, tam wszędzie będzie usystematyzowana sprawa. To znaczy tam wszędzie będą umowy na to, aby jedna z tych organizacji była operatorem tego miejsca. Państwo będzie za to płacić i te sprawy związane z organizacjami pozarządowymi muszą również być usystematyzowane i my to robimy i będziemy dalej w tym kierunku zmierzać. Z bieżących kwestii to także sprawa wydawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy. To od pierwszego dnia agresji myśleliśmy o tym, jak to rozwiązać. Szybko podjęta ustawa, specustawa, która tę procedurę przygotowała. Również następnie zakup sprzętu dodatkowego to 3000 mobilnych punktów, które trafiły bądź trafią do gmin. Ponad 2000 mobilnych punktów już trafiło do gmin.
w większości to dla największych miast. W najbliższym tygodniu kolejne trafią do kolejnych gmin. W tej chwili to już jest ponad 625 tysięcy wydanych PESEL-i. Myślę, że ta działalność wydawania PESEL-i pokazuje, jak dobrze może wyglądać współpraca rządu i samorządu przy wspólnej organizacji działania. Tutaj te punkty wydawania numeru PESEL to są punkty organizowane przez samorząd, bo to jest zadanie zlecone samorządowi. Te środki samorząd otrzyma za wydawanie numerów PESEL. Gminy, wszystkie urzędy gminy w Polsce otrzymają środki, które były wynegocjowane w ramach współpracy z samorządami za różne działania w ramach wydawania numeru PESEL. W dużych miastach mamy cały czas tendencję wzrostową, jeżeli chodzi o wydawanie numeru PESEL. W małych miejscowościach to już się ustabilizowało po 2 tygodniach wydawania tych numerów dla Ukraińców, dla obywateli Ukrainy. Mamy stabilizację. W dużych miastach myślę, że przez kolejne 2 tygodnie jeszcze będą kolejki, jeżeli chodzi o chętnych do wydania numeru PESEL. Ten numer PESEL daje możliwość legalnej pracy, także pomocy, ochrony zdrowia, edukacji, więc wszyscy, którzy chcą pozostać na dłużej w Polsce, są uchodźcami wojennymi z Ukrainy, zapewne o ten numer PESEL w najbliższych dniach, jeżeli go jeszcze nie mają, będą występować. Jeżeli chodzi o współpracę z samorządami, myślę, że warto tutaj powiedzieć, że w ramach Funduszu Pomocy, który został utworzony przez specustawę, przez ostatnie 10 dni, od momentu, kiedy ten Fundusz Pomocy zaczął funkcjonować, do budżetów samorządów trafiło ponad 350 milionów złotych środków, które zostały przekazane właśnie jako refinansowanie działań, które samorządy podjęły w pierwszych dniach funkcjonowania specustawy, jak i w tych dniach agresji Rosji na Ukrainę, kiedy jeszcze nie było rozwiązań prawnych. Wiele samorządów od razu podjęło działania i te działania, jeżeli zostaną udokumentowane zgodnie z procedurą, która została przyjęta i opisana w ustawie, w specustawie ukraińskiej, pomocowej, te środki trafią do samorządów. Wiele samorządów jeszcze jest w trakcie procedury, więc to nie są wszystkie środki, które na tę chwilę powinny być wypłacone. Jeżeli tylko ta procedura będzie dotrzymana, to kolejne środki trafią do samorządów. Na dzień dzisiejszy to ponad 350 milionów złotych. Jesteśmy gotowi, aby kolejne środki samorządom zwracać za poniesione koszty związane z pomocą uchodźcom. Jakie plany na najbliższe dni? Plany przygotowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Szanowni Państwo, to odprawa wojewodów z korpusem dyplomatycznym. Bardzo się cieszę, że około 40 ambasad zapowiedziało swój udział. W poniedziałek o godzinie 12 odbędzie się specjalna, pierwsza taka odprawa wojewodów z korpusem dyplomatycznym. Także w najbliższym tygodniu planujemy takie spotkanie wojewodów z przedstawicielami UNHCR-u. To jest agenda ONZ-owska do spraw uchodźców. Na tym spotkaniu, które miało miejsce z panem ministrem Mariuszem Kamińskim, przedstawiciele ONZ-u bardzo pozytywnie odnieśli się do tego, że jest tu taki pomysł współpracy na poziomie regionalnym. Chcemy, aby ta pomoc, którą organizacje wyspecjalizowane właśnie do pomocy uchodźcom dotarła wszędzie tam, gdzie ci uchodźcy są i będzie koordynowana także za pomocą wojewodów. W najbliższym tygodniu planujemy nowelizację specustawy pomocowej. Myślę, że we wtorek zostanie ta nowelizacja przyjęta przez Radę Ministrów i przekazana parlamentowi. Wczoraj odbyło się posiedzenie prezydium Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji Sejmowej Komisji, gdzie przedstawiliśmy propozycje, które chcemy zawrzeć w tej nowelizacji. Myślę, Szanowni Państwo, że to są przede wszystkim propozycje, które uszczegóławiają rozwiązania, które zostały przyjęte w specustawie. To znaczy przedstawiciele wielu instytucji, samorządów, ale także ministerstw, wojewodów zgłaszali nam potrzebę doprecyzowania pewnych mechanizmów pomocowych i te mechanizmy zostaną doprecyzowane. Ta ustawa ma
charakter stricte techniczny, stricte roboczy, taki, który ma pomóc w rozwiązywaniu problemów, które pojawiają się w instytucjach, które pomagają uchodźcom. W najbliższym tygodniu planujemy także spotkanie z samorządowcami. Takie spotkania odbywają się regularnie w MSWiA. Chcemy, aby to spotkanie z prezydentami wszystkich miast w Polsce, 107 prezydentów, bardzo często odbywamy te spotkania w MSWiA od początku agresji Rosji na Ukrainę, ale takie szczególne spotkanie rozpoczynające pewien nowy etap, jeżeli chodzi o tę współpracę związaną właśnie z pomocą uchodźcom, chcemy w tym tygodniu zrealizować. Także pan premier Mateusz Morawiecki wskazał, że weźmie udział w tym spotkaniu. Także planujemy spotkanie w tym tygodniu z organizacjami pozarządowymi. Tutaj przede wszystkim tą platformą współpracy jest Rada Działalności Pożytku Publicznego. To jest organ, któremu patronuje w rządzie pan premier Piotr Gliński, który regularnie jest w kontakcie z przedstawicielami instytucji pozarządowych. Chcemy zdynamizować te działania także na poziomie wojewodów, tak żeby w regionach przedstawiciele organizacji pozarządowych nie mieli wątpliwości, że jeżeli są problemy w komunikacji, a zdarzają się takie problemy, to trzeba je rozwiązywać i że administracja rządowa jest otwarta na współpracę i na wszelkiego rodzaju wyjaśnianie problemów, które się pojawiają w bieżącej komunikacji. Na koniec, szanowni państwo, chciałbym powiedzieć, że pojawiają się w opinii publicznej opinie. Myślę, że to przede wszystkim w dużej mierze opinie, które są powielane przez opozycję parlamentarną, ale nie tylko, że państwo zbyt mało robi. Pojawiają się także skrajne opinie, że państwo nie pomaga. Myślę, że te opinie są mocno niesprawiedliwe. Te oceny są mocno niesprawiedliwe. Od pierwszych dni wiele działań państwa, takie, które państwo podjęło, to przede wszystkim działania służb mundurowych podległych MSWiA, ale także Ministerstwo Obrony Narodowej, duża praca Wojsk Obrony Terytorialnej, duża praca polskiej policji, duża praca Straży Pożarnej, Straży Granicznej, praca całej administracji publicznej, administracji rządowej, samorządowej. Myślę, że nikt na tym polu nie odpuszcza. To, że dochodzi do pewnych problemów komunikacyjnych między organizacjami pozarządowymi, rządem, samorządem, to przy takiej fali uchodźców, która do Polski dotarła, zawsze będzie miało miejsce. Ważne jest, żeby starać się to rozwiązywać, patrzeć na siebie i razem współpracować. I my chcemy tą współpracę od pierwszego dnia tego konfliktu na Ukrainie realizować, ją realizujemy, a jeżeli potrzeba na niektórych odcinkach tę współpracę wzmocnić, to będziemy ją wzmacniać. Myślę, że wiele rozwiązań, które były przygotowane, były wdrożone od pierwszych dni i widać, że tutaj ciężka praca administracji rządowej, zespolonej, wojewodów, którym bardzo chcę podziękować za to, że pracują na najwyższych obrotach, jest pełna mobilizacja urzędów wojewódzkich, całej administracji zespolonej. I tak jak myślę, że przy takich wyzwaniach zawsze pojawiają się błędy, przy takich wyzwaniach zdarzają się problemy w komunikacji, ale myślę, że wszyscy podzielamy pogląd, że żadna administracja państwowa na świecie nie byłaby gotowa, żeby samemu, tylko przy działaniach administracji, takie działania pomocowe zorganizować. Cieszę się, że to wyzwanie jako naród żeśmy podjęli i Polska w tym czasie zdała niesamowity egzamin z solidarności. Myślę, że wszyscy, którzy odwiedzają Polskę, także przedstawiciele organizacji międzynarodowych, innych państw, ambasadorzy, widzą, że te działania podejmowane są na wielu płaszczyznach, począwszy od wolontariuszy, poprzez polskie rodziny, poprzez organizacje pozarządowe, samorząd i skończywszy na działaniach rządu, który ma swoją rolę w tym wszystkim. I myślę, że tą rolę będzie w dalszym ciągu, w najbliższym czasie bardzo mocno kontynuował. Dziękuję za uwagę i zachęcam do tej współpracy i myślę, że ta współpraca w wielu formatach już za nami. Jesteśmy w trakcie wielu działań.
i wiele działań nowych, wyzwań przed nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Szanowni państwo, ja chciałem jeszcze tylko jednej rzeczy poinformować. Tak jak państwo wiecie, w tej chwili trwa bardzo żywa dyskusja w Unii Europejskiej dotycząca dalszych sankcji, które mogą być przyjęte przez Radę Europejską. Pan premier Mateusz Morawiecki skierował wczoraj do pani przewodniczącej Komisji Europejskiej kolejny apel, kolejny list, który również zostanie przekazany całemu gremium, którym jest Rada Europejska, dotycząca kolejnych sankcji. Ale zanim przejdę do kwestii związanych z tą listą, to chciałbym powiedzieć kilka rzeczy, które myślę są bardzo istotne w kontekście tego, dlaczego warto cały czas o tym mówić. W tej chwili rubel, waluta rosyjska, wróciła de facto do poziomu sprzed agresji na teren Ukrainy. To pokazuje, że podejmowane przez Władimira Putina działania dotyczące stabilizacji rynku finansowego w Rosji niestety okazują się skuteczne. A okazują się skuteczne właśnie dlatego, że Unia Europejska nie zrealizowała tych sankcji, które były wstępnie ogłaszane również przez przywódców europejskich, na przykład nie zamknęła całego systemu SWIFT dla rosyjskich banków. Przypomnijmy o tym, że chociażby ze strony kanclerza Niemiec padały takie deklaracje we własnym parlamencie, w Bundestagu. O tym mówił kanclerz Scholz, obiecując, że wszystkie banki zostaną z tego systemu wyłączone. Tak się nie stało, dlatego jednym z postulatów, który pan premier Morawiecki przekazuje Unii Europejskiej, to jest właśnie zrealizowanie tej obietnicy, o której była mowa, tak aby zamknąć przepływy finansowe pomiędzy Rosją, która w ten sposób może finansować kolejne działania zbrojne. Oczywistym, podnoszonym od samego początku przez nas postulatem jest kwestia wyłączenia dostaw rosyjskiego gazu, rosyjskiej ropy czy węgla na teren Unii Europejskiej, albo chociaż jasne określenie, kiedy to się stanie w konkretnej perspektywie. Tak jak państwo wiecie, Polska przedstawiła tą perspektywę do końca roku, jeżeli chodzi o gaz i ropę, a węgiel niezwłocznie po przyjęciu ustawy, która w tej chwili jest procedowana w Sejmie, bo cały czas do Rosji niestety tymi gazociągami, tymi ropociągami transferowane są środki finansowe, które w przyszłości mogą być użyte na dalsze działania zbrojne ze strony Rosji. Kolejną rzeczą bardzo istotną, która również wywołuje u nas dyskusję wewnątrz kraju, jest kwestia konfiskaty majątku Federacji Rosyjskiej oraz oligarchów rosyjskich na terenie Unii Europejskiej. Bo szanowni państwo, to co w tej chwili widzimy i obserwujemy, to jest tak naprawdę mrożenie tych majątków. Te zajęte jachty, te zajęte domy we Włoszech, w innych państwach Unii Europejskiej, to jest tylko zabezpieczenie tych majątków. W żaden sposób tych majątków nie można użyć w zakresie pomocy Ukrainie. Nie można użyć ich, tych środków finansowych, miliardów, setek miliardów dolarów zamrożonych w państwach Zachodu czy w Stanach Zjednoczonych. Nie można ich w tej chwili użyć, jeżeli chodzi o pomoc finansową dla Ukrainy czy dla uchodźców przebywających, uciekających z Ukrainy do krajów Unii Europejskiej. W związku z tym kolejnym apelem jest to, aby przyjąć przepisy na poziomie unijnym w każdym kraju z osobna, aby te majątki mogły być skonfiskowane w ramach działań służących później reparacjom, chociażby reparacjom wojennym dla Ukrainy. To byłby najbardziej dotkliwy cios dla Federacji Rosyjskiej, czyli zatrzymanie tych majątków, które są na terenie Unii Europejskiej, ale później użycie ich w celu odbudowy Ukrainy czy pomocy uchodźcom, którzy przebywają na terenie Europy. To jest bardzo ważny postulat. My w ramach tego postulatu przedstawimy projekt zmiany konstytucji, a przyjęliśmy niedawno projekt ustawy, który rozszerza zakres możliwości mrożenia takich majątków na terenie kraju. I czwarty postulat, który jest zgłaszany, to również taki, który dotyczy bezpośrednio wszystkich Rosjan, czyli ograniczenie, właściwie zamknięcie możliwości takiego klasycznego wydawania wiz dla Rosjan na teren Unii Europejskiej. To też byłby kolejny sygnał dla społeczeństwa rosyjskiego, że takie działania, które są podejmowane przez Federację Rosyjską, są nieakceptowalne. A jak państwo doskonale wiecie, niestety z tych informacji, które docierają do opinii publicznej, wiadomo jest, że machina propagandowa na Kremlu niestety jest na tyle skuteczna, że wielu z Rosjan niestety te działania barbarzyńskie, zbrodnicze działania Putina popiera. To pokazuje, że niestety Unia Europejska, cała wspólnota międzynarodowa musi zrealizować takie rodzaje nacisku, takie rodzaje działań, które również uświadomią społeczeństwu rosyjskiemu, że to, co robią, jest po prostu działaniem zbrodniczym i ta świadomość musi głęboko dojść do społeczeństwa rosyjskiego również, bo inaczej będziemy mogli mieć do czynienia z wieloletnim konfliktem, który niestety będzie podsycany również tymi nacjonalistycznymi postawami, które są w Rosji. Szanowni państwo, teraz przejdziemy do pytań zarówno do pana ministra, jak i do mnie w sprawach bieżących. Bardzo proszę, pierwsza redakcja.
Dzień dobry, Michał Makowski, Radio Z. Do pana rzecznika. Inflacja w kwietniu może przekroczyć nawet 12%. Już teraz mamy rekordy. Jak rząd zamierza jej przeciwdziałać? Czy powinniśmy się spodziewać kolejnej tarczy? I przy okazji, jak przebiegają negocjacje w sprawie Krajowego Planu Odbudowy? Jakie są szanse na zatwierdzenie tego planu przy okazji wizyty w Polsce szefowej Komisji Europejskiej? Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałem podkreślić, że działania w zakresie walki z inflacją były podejmowane wyprzedzająco, dlatego była tarcza antyinflacyjna, obniżenie podatku VAT na gaz, na energię elektryczną, na benzynę, obniżenie akcyzy na benzynę. Te wszystkie działania, których byśmy wcześniej, jeżeli byśmy ich wcześniej nie podjęli, dzisiaj byśmy mieli do czynienia z taką inflacją, o której Pan mówi już teraz, a być może nawet wyższą. Niestety przyczyny inflacji tego typu, z jaką mamy do czynienia w tej chwili, mają wymiar, wynikają z konfliktu zbrojnego, który jest prowadzony przez Federację Rosyjską. W związku z tym tutaj różnego rodzaju niestety zawirowania wywołujące niestety również skutki inflacyjne mogą być podejmowane, mogą być widoczne, właśnie wynikające z zaburzeń dostaw, jeżeli chodzi o rynek żywności, jeżeli chodzi o rynek dostaw paliw, różnego rodzaju komponentów, to wszystko obserwujemy. W związku z tym to są takie działania, które niestety nie sposób w łatwy sposób skorygować na poziomie ustawodawstwa krajowego. My to w części robimy chociażby przez dopłaty do nawozów, które zostały teraz przyjęte. To jest element tarczy antyputinowskiej, który został przyjęty, i również przez obniżkę podatków, która ma być wprowadzona w lipcu. Więc to jest element działań właśnie, które mają złagodzić skutki inflacji, właściwie odczuwanie tej inflacji. Bo sama inflacja oczywiście jest ważnym wskaźnikiem, ale równie ważne jest to, jakimi zasobami finansowymi dysponują obywatele w tym czasie, tak aby móc z tymi skutkami inflacji walczyć, i między innymi przez obniżkę podatków, która jest planowana na początek lipca, ten cel chcemy również osiągnąć. Jeżeli chodzi o Krajowy Plan Odbudowy, panie redaktorze, my o tym mówiliśmy już też kilkukrotnie, ale jeszcze raz powtórzę, cały czas negocjacje z Komisją Europejską w tym zakresie trwają. Natomiast ważne są szczegóły, które są zapisane w Krajowym Planie Odbudowy. Bo szanowni państwo, Krajowy Plan Odbudowy składa się z tak zwanych kamieni milowych, czyli z reform, które zobowiązuje się Polska zrealizować, na przykład, nie wiem, reformy dotyczące kwestii budownictwa, kwestii związanych z planami zagospodarowania przestrzennego. Jest takich wiele różnych reform wpisanych do Krajowego Planu Odbudowy. Jedną z reform jest kwestia dotycząca wymiaru sprawiedliwości, i żebyśmy my mogli zaakceptować ten dokument, to musi być dokument, w którym te sprawy są jasno uregulowane zgodnie z naszymi założeniami, z naszymi planami. Nie może to być coś, co jest wpisane blankietowo i co mogłoby w przyszłości powodować jakiekolwiek rozbieżności w stanowisku pomiędzy Polską a Komisją Europejską. I dlatego tak ważne jest to, aby te przepisy były precyzyjne. W tej chwili nie ma jeszcze po prostu w tym zakresie porozumienia między Polską a Komisją Europejską, a Polska nie może sobie pozwolić na blankietowe zapisy w takim planie, ponieważ ich niezrealizowanie zgodnie z zasadami funkcjonowania Krajowego Planu Odbudowy mogłoby powodować zawieszenie tych środków w przyszłości. W związku z tym nie chcielibyśmy, żeby taki scenariusz ponownie się powtórzył, a wiemy niestety z doświadczeń ze współpracy z Komisją Europejską, że czasami takie różnice zdań o charakterze zasadniczym miały miejsce, pomimo tego, że kilka miesięcy wcześniej wydawało się, że te porozumienia są klarowne i każda ze stron rozumie dokładnie tak samo zapisy postanowień umownych, które przyjęliśmy. Dlatego też, tak jak mówię, w tej chwili trwają dyskusje jeszcze w tym obszarze. Ja nie jestem jakimś przesadnym optymistą co do szybkiego zakończenia, w sensie najbliższego tygodnia, tak jak niektóre media o tym piszą tutaj, tym bardziej, że z tego krajowego planu, zaakceptowanego Krajowego Planu Odbudowy nie wynikałoby w tej chwili wypłacenie zaliczek od razu po tym, tylko refinansowanie, więc tutaj różnica pod tym kątem już nie jest tak istotna, jak na przykład byłaby, gdyby ten plan był zaakceptowany w grudniu. Bardzo proszę. Szykuje się nowelizacja ustawy pomocowej dla uchodźców. Co trzeba w niej zmienić? Jakie zapisy trzeba uszczegółowić? Jakie były z tym problemy, które miały samorządy? Dla przykładu, były podejmowane przez samorządy działania związane na przykład z organizacją pracy urzędów, które nie mogłyby być dziś finansowane z ustawy pomocowej, a jest potrzeba, aby dodatkowe działania podejmować i rozwiązywać problemy na bieżąco i je także refinansować przez rząd. Więc są to bardziej narzędzia takie, które są zaproponowane przez różne ministerstwa także, ale również przez samorządy, które pozwolą na to, aby skuteczniej móc finansować działania,
związane z pomocą uchodźcom, aby móc także wiele spraw, które potrzebowały doprecyzowania, bo wprowadziliśmy pewne mechanizmy, które okazało się, że po 2-3 tygodniach muszą być doprecyzowane po prostu. Choćby kwestie związane z pieczą zastępczą, kwestie związane z ochroną zdrowia, z edukacją. My co chwila podejmujemy nowe działania jako administracja publiczna, administracja rządowa i samorządowa. I myślę, że warto, aby to doprecyzować tak, żeby nikt nie miał wątpliwości, że pewne działania są niezwykle potrzebne i trzeba je realizować. Także ta ustawa ma charakter stricte techniczny. Ja może skorzystam jeszcze z okazji, ponieważ widzę w trakcie naszej konferencji na Twitterze rozgrzane głowy, które mówią o tym, że administracja rządowa buduje jakieś kolejną instytucję odpowiedzialną, że zajmujemy się tylko budowaniem kolejnych instytucji. Szanowni Państwo, mówiłem o tym, to jest właśnie w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, żeby skorzystać z tych wszystkich instytucji, które są podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, i państwo polskie z funkcjonowaniem pełnomocnika do spraw uchodźców nie będzie miało w tej chwili żadnych dodatkowych kosztów. Także to są dodatkowe obowiązki, które spływają na Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, koordynacja tych działań, ale nie będą z tym związane żadne dodatkowe koszty. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani redaktor. Magdalena Greiner, Radio RMF. Mam pytanie do pana ministra Szefernakera właśnie w odniesieniu też do tego, co pan minister przed chwilą powiedział, bo podczas konferencji powiedział pan, że będzie potrzeba przeorganizowania administracji. O co dokładnie chodzi, jak to przeorganizowanie miałoby wyglądać? I drugie pytanie, mówił pan minister, że jest dużo miejsc dla uchodźców. Ile tych miejsc jest, ile osób uciekających przed wojną Polska jest w stanie przyjąć? Od pierwszego dnia staramy się, aby nie podawać konkretnej liczby osób, którą Polska jest w stanie przyjąć, z wielu względów. Przede wszystkim z takiego względu, że gdybyśmy mówili o kolejnej liczbie osób, którą możemy przyjąć, to zakładalibyśmy, że kolejne tysiące bezbronnych osób na Ukrainie straci życie. No bo te osoby, które będą uciekać do Polski, będą uciekać właśnie przed kolejnymi bombami, które będą spadać na kolejne miasta. Dziś do Polski dotarły osoby przede wszystkim z tych miast, które były zbombardowane. Jest 6 milionów osób w ramach Ukrainy, w ramach takiej wewnętrznej migracji na Ukrainie. My musimy być gotowi jako nie tylko Polska, ale Europa, żeby te osoby przyjąć, żeby im przygotować bezpieczne propozycje pobytu w naszych państwach. Dlatego cieszymy się, że Wielka Brytania przygotowała konkretny pakiet propozycji. Wczoraj rozdysponowaliśmy ten pakiet po województwach, więc we wszystkich samorządach będą informacje w punktach właśnie przeznaczonych dla uchodźców, jakie propozycje składa Wielka Brytania, żeby móc legalnie tam mieszkać, legalnie udać się do Wielkiej Brytanii, jeżeli jest się uchodźcą wojennym z Ukrainy. I chcemy, namawiamy, prosimy kolejne państwa, żeby takie oferty składać, bo ofertą dla uchodźców z Ukrainy nie są obozy dla uchodźców, jak to w wielu państwach wygląda. Myślę, że jako Europa powinniśmy solidarnie te działania podejmować, a dziś jako Polska mamy przygotowane miejsca w takim pierwszym etapie, ale jesteśmy także przygotowani na to, że gdyby to była bardzo duża fala, to żeby takie miejsca jak duże hale sportowe czy inne miejsca targowe dostosować z dnia na dzień do tego, aby przyjęły uchodźców. Więc są tu różne etapy tych rozwiązań i my się na to przygotowujemy. Tak jak powiedziałem, w tych ośrodkach, gdzie można to z dnia na dzień zrobić, jest spora rezerwa. Trzeba też przekonywać wielu uchodźców, żeby dotarli do mniejszych miejscowości, bo dziś wiele osób pozostaje w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu czy Katowicach, ale zapewne w momencie, kiedy za chwilę zabraknie na przykład miejsc w szkołach, w tych miejscowościach, to takie miejsca dobre, przygotowane, takie miejsca także, które dają poczucie bezpieczeństwa i możliwość rozpoczęcia pracy, są i będą w mniejszych miejscowościach. Więc tutaj jest spora rezerwa jeszcze, aczkolwiek tak jak powiedziałem, musimy rozwiązywać pewne kwestie na bieżąco, być przygotowani i także do tych nowych zadań, o które pani redaktor pyta. Tak? To znaczy myślę, że samorządy i administracja rządowa od 38 dni mamy wiele zadań nowych, które musimy rozwiązywać i bardzo często to są zadania, z którymi wcześniej nie było możliwości się zapoznać.
przetrenować tych zadań, jeżeli chodzi o administrację rządową czy samorządową. W najbliższych tygodniach także myślę, odbędzie się wiele spotkań w ramach różnych kongresów, które już są planowane, takich samorządowych, gdzie będziemy musieli porozmawiać o tym i będziemy chętnie takie różnego rodzaju pomysły i rozwiązania związane z przyjęciem uchodźców. No to kwestia edukacji, kwestia służby zdrowia, kwestia pomocy społecznej. To wszystko na etapie każdego samorządu, jak i administracji rządowej musi być przeorganizowane i musimy do tego się przygotować. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan redaktor. Jakub Jędryka, Fakty TVN. Dzisiaj przypada 25. rocznica uchwalenia Konstytucji i chciałbym zapytać, dlaczego nikt z rządzących nie pojawił się w Sejmie na obchodach, dlaczego nie jest to w żaden sposób obchodzone? Redaktorze, ale obchody, które pan nazwał obchodami, to rozumiem było wydarzenie partyjne zrealizowane przez posłów opozycji, więc nie rozumiem tego pytania. Jeżeli chodzi o obchody Konstytucji, to faktycznie to jest ważne wydarzenie, bo mamy do czynienia z ustawą zasadniczą, a jeszcze większymi wyzwaniami są przed nami te związane z potencjalną zmianą Konstytucji. Jeżeli mógłbym jakoś odnieść się do tego, co dzisiaj ma miejsce, to faktycznie zaapelować do opozycji, aby poparła zmiany dotyczące zmiany Konstytucji w zakresie możliwości konfiskaty majątków wszystkich tych, którzy wspierają rosyjskie zbrodnie na terenie Ukrainy. I to byłoby najlepszym świętem dla polskiej Konstytucji, gdyby przepisy w tym zakresie mogły się znaleźć właśnie w Konstytucji i pokazać, że Polska uważa, że największym i najważniejszym prawem jest prawo do życia, prawo człowieka do tego, aby być wolnym od zbrodni wojennych, jak ma to miejsce na terenie Ukrainy, i że w polskiej Konstytucji będą przepisy, które będą pozwalały takie zbrodnie ograniczać, między innymi przez to, że będziemy mogli konfiskować majątki tych, którzy składają się na tę machinę wojenną rosyjską, na tą machinę wojenną, którą kieruje Władimir Putin. I to byłoby najlepszym dowodem na to, że Polska jest dojrzałą demokracją, która potrafi w takich nadzwyczajnych sytuacjach faktycznie takich zmian dokonać. Podobnie jak w dwudziestoleciu międzywojennym, również wtedy elity polityczne udowadniały, że były gotowe na to, aby dokonać takich zmian, które przygotują państwo też na trudny czas. I dlatego ta druga propozycja, która jest przez nas zgłaszana, to propozycja, która pozwoli na przygotowanie się do potencjalnego ataku Federacji Rosyjskiej na Polskę poprzez większe możliwości w zakresie finansowania armii. Ten drugi projekt zmian w Konstytucji też zostanie złożony. I to będzie najlepszy dowód na to, że faktycznie my jako przedstawiciele naszych obywateli w parlamencie mamy dojrzałość do tego, aby takie nadzwyczajne decyzje potrafić podejmować. Bardzo proszę, pani redaktor. Dzień dobry, Zuzanna Bieńkowska, Stefan 24. Ja mam pytanie o wyrok, który wydał sąd w Hajnówce w sprawie uchodźców, ale tych spod granicy z Białorusią. Tam sąd postanowił, że pushback trzech Afgańczyków, czyli wywiezienie ich do lasu w nocy przez Straż Graniczną, uznał go za nielegalne. Czy w związku z tym można się spodziewać jakiejś zmiany działalności Straży Granicznej w tych terenach? Czy możemy się spodziewać jakichś odszkodowań? Szczerze mówiąc, nie znam tego postanowienia, nie wiem, czy pan minister, więc trudno mi się odnosić do wyroku, którego nie znam treści. Chyba pan minister też, więc pani redaktor, jeżeli zapoznam się to z chęcią, odpowiem, ale nie znam tego wyroku, więc... Ja na pewno mogę dodać, pani redaktor, że Polska Straż Graniczna robi wszystko, żeby ci, którzy uciekają przed wojną bezpośrednio do Polski, trafili tutaj bezpiecznie. Mówimy o uchodźcach wojennych z Ukrainy. Od pewnego czasu przed tą wojną na Ukrainie, przed agresją, mamy do czynienia z nielegalnymi migrantami, którzy pojawiają się na nielegalnej, zielonej polskiej granicy z Białorusią. Wszyscy migranci, którzy są z Białorusi, którzy przylecieli na wizach turystycznych do Białorusi, idą przez nielegalną granicę. Uchodźcy wojenni przechodzą przez polskie punkty graniczne na granicy z Ukrainą. Myślę, że dziś nikt nie ma wątpliwości, że ta gra Łukaszenki oraz gra Moskwy była rozpoczęciem wojny hybrydowej w sytuacji planowanego uderzenia na Ukrainę. Myślę, że wszyscy wiemy o tym, nawet ci, którzy nie lubią tego rządu i krytykują ten rząd za wszystko, wiedzą o tym, że to był pierwszy etap wojny hybrydowej. I jest wielki dramat osób, które są wykorzystywane przez Łukaszenkę i przez Putina. W wielu sytuacjach Polska Straż Graniczna, nie mówiąc o tym, pomaga tym osobom, dlatego że tak trzeba zrobić. W wielu sytuacjach, gdybyśmy mówili o jakiejś pomocy, byłaby to wykorzystywana do każdej kolejnej agresji na zieloną granicę.
ale musimy tutaj rozważnie się zachowywać, dbać o polską granicę. Tydzień temu jedna z organizacji międzynarodowych zorganizowała z Białorusi do Iraku lot, gdzie wszyscy ci ludzie mogli wrócić. Ponad 100 osób skorzystało z tego lotu i przyleciało do siebie do Iraku. Ja nie mówię o tym, że te osoby nie mają dramatu związanego z tym, że się pojawiły oszukane przez Putina i przez Łukaszenkę w Białorusi i dziś przeżywają w wielu sytuacjach dramat. Ale Polska musi pilnować polskiej granicy. I sytuacja agresji Rosji na Ukrainę pokazała, jak to jest ważne. A jeżeli będą zapadać jakiekolwiek wyroki, to będziemy je analizować i do nich się odnosić. Bardzo proszę, jeszcze pan redaktor. Dzień dobry, Jan Karolczak, Polsat Wydarzenia. Ja mam pytanie dotyczące konfiskaty majątków rosyjskich oligarchów. Czy konieczne są zmiany w konstytucji, czy nie wystarczyłaby tylko ustawa? Panie redaktorze, my to mówimy wielokrotnie, ale każda osoba, która skończyła chociażby przedmiot prawo konstytucyjne na polskiej uczelni, albo wystarczy, że przeczyta samodzielnie konstytucję, wie doskonale, że prawo własności w polskiej konstytucji jest umocowane bardzo mocno. To znaczy, że prawo własności jest zamocowane jako jedna z głównych zasad konstytucyjnych. I są pewne wyjątki od niej. Mówimy tutaj między innymi o wywłaszczeniu, ale wywłaszczeniu takim, które jest wywłaszczeniem płatnym, czyli na przykład jak mamy drogę, którą chcemy przeprowadzić, no to oczywiście można wywłaszczyć kogoś z tej własności w postaci ziemi, ale należy mu zapłacić równo wartość tej ziemi w gotówce, tak aby ta wartość była odzwierciedlona. Więc tak, na takie działanie konstytucja pozwala. Pozwala również na pewne działania dotyczące tego typu działań w przypadku przestępstw, jeżeli chodzi o prawo karne, czyli przepadek mienia, ale to jest zupełnie co innego niż kwestia sankcji. I opozycja, niestety, ze smutkiem to stwierdzam, jestem zdziwiony tym zachowaniem, specjalnie te pojęcia myli, bo to są pojęcia dla osób, które nie są prawnikami, oczywiście bardzo podobne, tak samo jak mrożenie i konfiskata, tak samo jak i przepadek czy wywłaszczenie. To są rzeczy, które mogą się pomylić osobom, które na co dzień nie zajmują się kwestiami prawnymi. Dlatego trzeba wyraźnie podkreślić, że bez zmiany polskiej konstytucji, podobnie jak wielu innych aktów prawnych w innych krajach, bo to nie jest tylko problem Polski, nie może dochodzić do konfiskaty mienia, które jest objęte sankcjami. Ponieważ jest to specyficzny rodzaj działania państwa, a w polskiej konstytucji nie ma takich możliwości, aby tego typu działania poczynić. W związku z tym apeluję o to, aby każdy, kto do tego podchodzi w sposób taki chłodny i naprawdę analityczny, te pojęcia rozróżniał. A do polskiej opozycji apeluję jednak o to, żeby gdy ten projekt zostanie przedstawiony, to żeby za tym projektem zagłosować. Bo inaczej, szanowni państwo, mam nadzieję, że nie będzie trzeba tych słów wspominać, które dzisiaj mówię. Będzie tak, że za jakiś czas te odmrożone majątki trafią ponownie do tych osób, które wspierały agresję militarną na terenie Ukrainy. Bo nie da się w obecnym przepisach prawa tych majątków konfiskować, można je tylko mrozić, to robimy. Rozszerzamy możliwości mrożenia właśnie poprzez nową ustawę. Ale podobnie jak w Polsce, apelujemy również do innych krajów o to, aby podobne przepisy przygotowała. Bo co to by oznaczało, szanowni państwo? To oznaczałoby, jeżeli Europa by solidarnie do tego podeszła, że można kilkaset miliardów dolarów, które są w tej chwili na terenie Europy w postaci aktywów Federacji Rosyjskiej lub ich oligarchów, przekazać na działania w zakresie odbudowy Ukrainy, w zakresie pomocy uchodźcom, w zakresie niwelowania tych wszystkich zniszczeń, które realizuje osobiście bezpośrednio Federacja Rosyjska. I ten majątek służyłby za de facto realizację pewnych reparacji wojennych wobec Ukrainy. Natomiast jeżeli tego Europa nie zrobi, a o to właśnie też premier Mateusz Morawiecki apeluje do Komisji Europejskiej, to, szanowni państwo, niestety bardzo prawdopodobny jest wariant, że za jakiś czas, gdy konflikt na terenie Ukrainy się skończy, że Rosja wcale żadnych reparacji wojennych nie wypłaci. A Europa w głupi sposób odmrozi te wszystkie aktywa, te setki miliardów dolarów, które leżą w tej chwili na europejskich kontach i powie Rosji, żeby no już jest odmrożone, to możecie wziąć, a jeżeli chodzi o reparacje wojenne będą mówili, to musicie już indywidualnie negocjować między Rosją i Ukrainą. My nie możemy do tego dopuścić, bo to będzie oznaczało, że Władimir Putin, że zbrodniarze z Rosji będą po raz kolejny zwycięzcami tego typu działań. Europa ma szansę postąpić w sposób etyczny, w sposób moralny i tak samo my jako Polska mamy szansę tak postąpić, jeżeli dokonamy takich zmian w naszym prawodawstwie.
Bardzo proszę. Mam jeszcze jedno pytanie. Jak pan rzecznik się ustosunkowuje do wypowiedzi Donalda Tuska, że do władzy doszli ludzie, którzy cynicznie gwałcą polską konstytucję? Panie redaktorze, no, z przykrością odnoszę się do słów Donalda Tuska, który zamiast naprawdę pomóc w różnego rodzaju działaniach i na polu międzynarodowym i krajowym, mają wielu samorządowców, skupia się na wojnie politycznej. Ja w tą wojnę polityczną wchodzić nie będę. Bardzo proszę, pani redaktor. Dzień dobry, Agnieszka Ziemska z PAP-u. Panowie ministrowie, mam pytanie właśnie o mrożenie majątków. Czy wiadomo może już, ile osób i podmiotów znajdzie się na liście, którą szef MSWiA będzie prowadził na podstawie tych projektowanych przepisów? I o ile ta lista będzie dłuższa niż lista unijna? Dziękuję. Pani redaktor, no, lista unijna siłą rzeczy automatycznie jest realizowana, w związku z tym ona jest egzekwowana od razu po przyjęciu tych sankcji. Natomiast co do długości tej listy, no, siłą rzeczy nie chcę o tym mówić wyprzedzająco, ponieważ gdy ta ustawa wejdzie w życie, to odpowiednie służby już pracują na tym, żeby w błyskawiczny sposób tą listę rozszerzyć. Po to jest potrzebna ta nowelizacja, właściwie nowa ustawa. Do mrożenia, jeszcze raz podkreślę, mrożenia dalszego niż to chciała Unia. Niestety wielokrotnie o to prosiliśmy, aby te sankcje były szersze. Nie udało się to zrobić, więc na tym etapie mamy wdrożone sankcje unijne. Mamy zamrożone środki na podstawie ustawy, która opisuje możliwości dotyczące zwalczania terroryzmu, a bezpośrednio po wejściu w tej ustawie, którą zaproponowaliśmy, będą to kolejne. Mogę powiedzieć, że to nie będzie mała liczba, w ten sposób tyle mogę na razie powiedzieć, bez zdradzania jakichś szczegółów, natomiast te działania służby mają zidentyfikowane i będą podejmować się tuż po wejściu w życie przepisów tej ustawy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, nie widzę więcej pytań. Bardzo dziękuję za udział w konferencji.